Z zapomnianych kart polskiej kameralistyki to koncert wykonany z okazji 234. rocznicy urodzin Karola Kurpińskiego. Coroczny koncert ku pamięci Karola Kurpińskiego został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Miejscowe Towarzystwo Muzyczne. Karol Kurpiński, jeden z najbardziej znanych polskich muzyków XIX wieku, ma swoje korzenie we Włoszakowicach. To tam przyszedł na świat w marcu 1785 roku. Przyjmuje się, że Karol Kurpiński, najsłynniejszy w dziejach Włoszakowiczami, urodził się 6 marca 1785 roku. Tak naprawdę on tego dnia został ochrzczony w tutejszym kościele. Kiedy dokładnie się urodził, tego nie wiemy, no ale ponieważ w tamtych czasach śmiertelność niemowląt była bardzo duża, więc zaraz po urodzeniu dziecko było chrzczone, więc możemy przyjąć, że na pewno w okolicach 6 marca tegoż 1785 roku się urodził. Sala trójkątna Pałacu Sułkowskich rozbrzmiała zapomnianymi utworami polskiej muzyki kameralnej. W programie koncertu znalazły się kompozycje rzadko wykonywane, takie, które powstawały w czasach, gdy Polski nie było na mapach Europy. Wszystkie kompozycje wykonało trio gdańskie w składzie Anna Prabucka-Firlej na fortepianie, Paweł Kukliński na skrzypcach i Krzysztof Sperski na wiolonczeli. Nocturne, utwór otwierający koncert, był oczywiście dziełem Karola Kurpińskiego. W dalszej części koncertu zebrani w sali trójkątnej wysłuchali kompozycji Franciszka Mireckiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Wojciecha Sowińskiego, Emanuela Kani i Michała Ludomira Rogowskiego. Na widowni podczas koncertu zasiadali przede wszystkim nauczyciele i uczniowie z okolicznych szkół oraz członkowie Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Kurpińskiego, a także wójt Włoszakowic Robert Kasperczak i sekretarz gminy Karolina Chlebowska.